Netflixowy Daredevil chyba właśnie stał się kanoniczny w MCU. I to zupełnym przypadkiem w dniu premiery serialu Echo. Mówię chyba, bo poprawniczemu nazwałbym to per facta concludentia, czyli przez czynności dorozumiane. Ale o co chodzi? Jak doniesiono nam zza oceanu, wszystkie seriale na licencji Marvela zrobione przez Netflixa pojawiły się na oficjalnej chronologii ciągłości fabularnej MCU w ramach aplikacji Disney+. No i możecie powiedzieć, co w tym szczerze powiedziawszy dziwnego, od prawie 2 lat są dostępne w Disney+. I tu przyda się troszkę tła historycznego. Marvelowe seriale tworzone na Netflixie miały ograniczoną czasowo licencję. Z drugiej strony miały też swobodę kreacyjną, jeżeli chodzi o opowiadanie tego, co chcą opowiedzieć, w sposób, w jaki chcą to opowiedzieć. No i trzeba przyznać, że wiele rzeczy im całkiem wyszło, no pomijam pierwszy sezon Iron Fista albo w ogóle całą serię Defenders, ale to swoją drogą. Zaznaczyć należy, że w tamtym czasie Marvel Studios i w konsekwencji Disney nie tworzyło własnego uniwersum serialowego. Tym samym te Netflixowe seriale bardzo subtelnie, ale jednak znacząco odwoływały się do uniwersum filmowego Marvel Studios. Typu, że postacie się borykają z konsekwencjami bitwy o Nowy Jork z pierwszego Avengers. Kiedy licencja się skończyła, seriale znalazły się w próżni przez pewien czas, a Marvel Studios i Disney uruchomiło już swoje własne uniwersum serialowe, chcąc robić wszystko od zera. No tyle tylko, że ten serialowy zakamarek MCU był dużo lżejszy, jeżeli chodzi o w ogóle konwencje. Po jakimś czasie w Disney Plus faktycznie pojawiły się stare Netflixowe seriale, natomiast od samego początku Marvel był co do nich tak troszkę sceptyczny, można by powiedzieć. Podkreślali przy każdej okazji, że oni swoje rzeczy robią od zera i że to w sumie jest oddzielne uniwersum, no ale można sobie to obejrzeć. Była nawet oddzielna zakładka, która nazywała się Saga Defenders i tam były właśnie wszystkie te seriale Netflixowe. Z czasem jednakże przekonywali się, że Netflixowi całkiem dużo wyszło, więc chętnie byśmy trochę uszczknęli dla siebie. Na przykład z takich castingów, bo Charlie Cox jest świetnym Daredevilem, a Vincent D'Onofrio jest absolutnie cudownym Kingpinem. Co wprowadzało do wszystkiego jeszcze więcej zamieszania, no bo przecież to były te same postacie grane przez tych samych aktorów, więc nagle trzeba było tłumaczyć, że to jest jakaś inna wersja tej postaci i nikt tego do końca nie rozumiał. Ostatni rok jednakże zarówno filmowo, jak i serialowo nie był jakoś szczególnie spektakularny dla MCU. Pomijam Jamesa Gunna, James Gunn jest zawsze spoko. No i najwyraźniej Marvel Studios doszło do tej samej konkluzji, do której swego czasu doszedł Fox z X-Men. Czyli może zróbmy coś bardziej poważnego, jak nie wiem, Logan czy Deadpool? Marvel Studios aktualnie wie, że tego typu rzeczy, jeżeli są dobre, to są w stanie się całkiem fajnie sprzedać, więc poszli w tym kierunku. No i żeby to osiągnąć, Marvel Studios poszło w kierunku Echo. I to jest krok na pewno w dobrym kierunku, natomiast jeżeli zamierzamy stworzyć takie uniwersum, które jest skierowane do nieco bardziej dojrzałego odbiorcy, no to fajnie byłoby mieć jakieś portfolio. No tyle tylko, że mając 5 odcinków jednego serialu, ciężko mówić o portfolio. Więc najwyraźniej aktualnie ktoś doszedł do tego, że w sumie, a co nam szkodzi? Jakby pokazaliśmy tak samo wyglądającego Daredevila w She-Hulk, teraz pokazaliśmy go w kolejnym serialu. Kingpin Vincenta D'Onofrio zaliczył już 2 seriale. I tak nie mamy na ten moment lepszych pomysłów, a nie nakręcimy serialu w tydzień, więc może po prostu odsyłajmy do tych Netflixowych. No i tym sposobem, choć na początku tak nie było, w proponowanych pod Echo znajdziecie Daredevila czy Punishera, a w proponowanych pod Daredevilem Echo. Więc jak dla mnie, z perspektywy takiego zwykłego użytkownika, oznacza to, że to są te same wersje postaci. Tamte zdarzenia faktycznie miały miejsce w MCU. Pozostaje jeszcze taka kwestia, że jeden z netflixowych sezonów Daredevila adaptował historię Born Again Millera, a nowy serial od Marvel Studios w ramach MCU niewątpliwie ma nosić tytuł Born Again. I można było pomyśleć, to zaraz, to oni będą adaptowali drugi raz ten sam materiał źródłowy w ramach jednej ciągłości fabularnej? Być może, ale nie do końca. No faktem jest, że netflixowy Daredevil bardzo luźno zaadaptował Born Again, także to jest do zrobienia, natomiast na dzisiaj, o ile nikt nie wyprowadzi mnie z oficjeli Marvela i Disneya z błędu, uznaję Daredevila Netflixa za część MCU. Tym samym na potrzeby mojego własnego headcanonu uznaję, że każda wersja Daredevila grana przez Charlie'ego Coxa jest tą samą postacią. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś z Disney Plusa powiedział Kevinowi Feige o tym, że tak to zmienili. Więc spodziewałbym się w najbliższym czasie dużej ilości dwuznacznych tweetów na ten temat.